Hamujący wagon, w którym znajduje się wahadło, porusza się w lewą stronę i jego ruch jest jednostajnie opóźniony. Na kulkę wahadła w wagonie działają jego ciężar i napięcie nici N. Wypadkowa tych dwóch sił F powoduje ruch jednostajnie opóźniony kulki wahadła. Piszemy wzór na przyspieszenie, skoro znamy V1, V2 i czas. Przyspieszenie możemy określić. Tangens kąta alfa, przyjrzyjmy się, jest to stosunek siły F do ciężaru, ale F to jest M razy A, Q to jest M razy G. Te dwa równania mamy do rozwiązania. Również są dwie niewiadome, przyspieszenie i kąt alfa. Z pierwszego równania wyznaczamy przyspieszenie ruchu, minus 1 m na sekundę kwadrat. Wstawiamy je do drugiego, znajdujemy tangens alfa, a mając tangens alfa bierzemy kalkulator do ręki i odczytujemy, że kąt odchylenia nici wahadła jest około 6 stopni.